Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z E46, które brzmi lekko jak Nissan 350Z w tej grze. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie stuningujemy sobie tą oto furkę, bo prosiliście mnie i to wielokrotnie, pisząc w komentarzach czy na streamach jak mieliśmy, że Jezu Oski, weź spróbuj te BMW E46, bo ono to w ogóle jest najlepsze na świecie, bo ma taki śmieszny, fajny bodykit, że ty je zrobisz normalnie na drift, słuchaj. Ale wsiadłem do tego samochodu, tak zobaczyłem i ja pitole, czemu to brzmi beznadziejnie? W Forza Horizon 4 ten samochód brzmiał normalnie, no a niestety tutaj brzmi po prostu tragicznie. No ale dobra, w dzisiejszym odcinku będę miał misję, żeby to po prostu jakkolwiek poprawić. A teraz przejdziemy się tylko na szybko na rondo, żeby zobaczyć, czy to chociaż, no nie brzmi, ale czy bokiem chociaż jeździ, nie? Dobra, mamy rondo. Trójeczka, nie. Jezu, jaka pszczoła, ja pierdzielę, ale tragedia. Dobra, uwaga. O, ty, na dwójce to nie chce latać. Strasznie krótko ma dwójkę. No nie, za wolne to. Na dwójkę za krótkie, a na trójkę za długie. Uwaga, muszę się rozpędzić. O matko, ludzie kochani, przecież M3 E46 powinno tu latać jak na lodzie normalnie, jak ta lala. No, twórcy z tym samochodem się akurat nie popisali, dali dupy i to kompletnie, nie? Dobra, no to jesteśmy już w warsztacie i będziemy dokonywać tutaj niebotycznych zmian, słuchajcie. Ulepszenie niestandardowe i zaczynamy od samego końca. Czyli pierwsze co, to zmienię ten silnik, nie chcę mieć tego standardowego szajsu, może będziemy w stanie zmienić na przykład silnik z E36, który brzmi tutaj ładnie. Uwaga. No nie, no to nie jest E36. V8 to też. Kolejne V8. No niestety. No dobra, to niestety tutaj nie polepszymy tego dźwięku, ale przynajmniej zamontujemy lepszy wydech, może wtedy będzie brzmiało to lepiej. Sprężarka środkowa. Czy może turbo? Dobra, a tu zamontuję sobie turbo. No i uwaga, mamy tutaj dwa bodykity. O, to nawet nie widziałem, myślałem, że mamy tylko jeden. Wiem, że mamy tu jedno body, w którym możemy dwa spoilery zamontować, tak śmiesznie to wygląda. No dobra, to jedno body to jest takie delikatne, widzę. Czyli z dokładką karbonową z przodu, poszerzenia na bokach. No i w sumie nic specjalnego, nie? Te auto już w serii jest szerokie, a możemy zrobić lekko jeszcze szersze. No ale to już jest masakra, kochani. Tylko powiem wam szczerze, że do driftu ja chyba nie będę tego montować, bo to jest bardziej taki time attack. To jest zestaw GT, jak sama nazwa wskazuje, więc to jest bardziej time attack, a nie drift. Więc ja do driftu zamontuję sobie na bezpiecznie, bez żadnej przesadzonej akcji, pierwszy bodykit. No i mamy tutaj do wyboru wersję z właśnie naszego bodykita, czyli taką powiedzmy przedłużoną klapę. Bo dość, że klapa jest przedłużona, to jest jeszcze dodana tutaj lotka, dobrze widzę? Tak, no bo ta klapa jest przedłużona, tak. I do tej klapy jest dodany spoilerek, no lotka taka, nie? Mogę mieć coś takiego, czyli z wersji GTR. Uliczny spoiler wersji GTR. On mi się nie podoba. Moim zdaniem tutaj nie pasuje. Zdecydowanie zrobimy sobie tą przedłużoną klapę.
I co do kół, koła zostawiamy uliczne, szerokość na maksa z przodu i z tyłu, ja w tej grze zawsze daję na maksa szerokość opon, no i teraz to są ładne bydlaczki. I jeżeli chodzi o styl felg, nadal nic się nie zmieniło, czyli nie potrafię tego wybierać, standardowo. No ale dobra, może coś znajdę tutaj akurat dla siebie. Ej, wiecie co? Tak w sumie scrolluję i doskrolowałem zaledwie do połowy, a one już mi się podobają. Więc zostaniemy przy tych HR-e. Bardzo ładne felgi. Zwiększymy je sobie tylko o cal. 20 cali. Okej, większych nie ma co tutaj dawać. One i tak są duże i większość z was może pomyśleć, że to jest wiocha, że ja to zamontowałem. Ale dobrze, jakoś zaryzykuję, co? Sprzęgło. I teraz tak, wyścigowe. Skrzynia biegów. 10 przełożeń, 9, 8, 7. A zostawimy sobie 6 przełożeń. Wyścigowy układ napędowy, nie, tam jest wał chyba, nie? Driftowy ten, dyferencjał, tu jest wał, dobrze mówię? Układ przeniesienia, no, czyli wał. Dobra, hamulce, wiadomo. Resory do driftu i zawieszenie, o, ale to usiadło, ale to usiadło! O, widzowie, no, to robi robotę teraz i nie powiecie mi, że nie. To wygląda kozacko. M3 E46 to jedyne E46, jakie lubię. Dobra, teraz zmieniamy specyfikację naszego silnika, jego moc i dźwięk. Na razie bez zmian. Zwiększymy jego obroty oczywiście. No, układ paliwowy nie zmienia nic. Zapłon też nie powinien, tak. Nowy dech. Uwaga. Tak, na standardowym. No już lepiej. Aha, czyli te dwa wydechy w sumie nie zmieniałem nic. No tutaj wyższe prędkości obrotowe, tak jak nam opis mówi. No, wyścigowe zawory, słychać, że to się bardziej otwiera. Blok silnika, bez zmian. Tłoki, także... No, sprężarka, tu będzie świst. I blow-off. No bo blow-off jest, wiadomo, turbo. Dobra, interkulery montujemy, cyk. No, brzmi to już troszeczkę lepiej, no ale dalej tyłka nie urywa moim zdaniem, nie? Dobra, oczywiście wchodzimy sobie w niestandardowy tuning i tutaj zmieniamy parę wartości, słuchajcie. Ciśnienie opon. Z przodu damy sobie 1,7 bara, a z tyłu damy 2,4. Więcej ruszać nie będę, żebym też jakkolwiek mógł przyspieszać tym autem. Biegi sobie wydłużmy, no bo mocy to on ma bardzo dużo, więc no na jedynce fajnie byłoby dojechać. Powiedzmy te 90 albo 100 na godzinę, nie? No 9 dych tutaj średnio, tak. Powiedzmy 212 jest tutaj, 200 jest w tym miejscu, no to powiedzmy, że te 80-90 tutaj pojedziemy. Camber sobie zmniejszę z przodu, z tyłu również zostawię sobie na 1 stopień. No z przodu camber musi być, wiadomo, bo kierownica odbija i tak dalej. Resory na sztywne, stabilizatory, przepraszam, resory na sztywne. Zawieszenie na maksa malutkie. A tu ustawię sobie wszędzie sztywność. Mega dużą, a na wybojach niech będzie też. Szkoda, że siły docisku nie mogę ruszać, bo mam zamontowaną lotkę, więc... No i hamulce standardowo 0% tyłu, mechanizm różnicowy blokujemy na przyspieszenie, zwolnienia nie ruszam. Tak, chcę to zastosować. I ogólnie nie będę robić swoich projektów lakierów. Może coś znajdziemy fajnego, a któregoś razu się zrobi coś mojego ewentualnie. O, na przykład ten Wild. Ładnie to wygląda. Nie chcę brać tego z Most Wanted. Nie to, że mi się to nie podoba, tylko chodzi o to, że to ma każdy. A nie chcę być jak każdy. Mama mi zawsze w dzieciństwie powtarzała: ty nie jesteś wszyscy. Tak, w momencie, kiedy ktoś tam dostał jedynkę, nie? A w momencie, kiedy ktoś dostał czwórkę, to zaraz było: a czemu nie dostałeś czwórki?
Brzmi to już lepiej, ale czy jeździ lepiej? No zaraz zobaczymy, uwaga. Na trójce, a co tam? Łe, no fajnie. Fajnie, wiecie dlaczego fajnie? Bo mimo, że mamy tutaj turbo, więc jest turbo lag, to i tak, startując na trójce, on ruszył ze strzału ze sprzęgła. Nie udusił się. Przeleciał na zakręcie bokiem, znaczy na wyjeździe bardziej. Więc ja jestem zadowolony. W sumie nie patrzyłem, ile my tu mamy koni mechanicznych. A teraz całe szczęście już nie muszę tego przeliczać. 972 konie mechaniczne. Także no ma tu się czym odpychać zdecydowanie ten samochód. Dobra, słuchajcie, przejedźmy się te 9 km niecałe. Powspinamy się troszeczkę na wulkan. Przejedziemy sobie tamtą trasę driftową. Zobaczymy, czy nasze autko będzie w stanie wykręcić jakiś sensowny wynik. Spróbuję ją przejechać oczywiście całą. No bo wiadomo, jak chcę ustanowić jakiś nowy rekord, no to fajnie byłoby ją przejechać całą, żeby zobaczyć ten nasz wynik. Brzmi obiecująco ogólnie, jeżeli chodzi o E46. No E46 jak to E46 do driftu raczej jest stworzone. A auto, jak auto, ale to jest BMW, napęd na tył. No i tak się utarło, że no jak drift to BMW, nie? Wiecie, gruzy E36, E46. Dobra, jesteśmy na pasie startowym, to możemy przetestować przyspieszenie. No przyspieszenie tyłka nie urywa, ale bardziej mi chodzi o to, żeby tutaj był duży moment obrotowy podczas driftu. O Jezu, tej. Nie wcisnąłem na maksa hamulca, a... No zacząłem mielić oponami, bo ABS mam wyłączony, nie? Łe, no ładnie lata. Taki street style trochę zrobiłem z tego E46. No nie chciałem jakichś tam wodotrysków. Możemy sobie któregoś razu zrobić drugi E46, tylko tym razem time attack. Żeby to czasy fajne robiło, nie? No bo teraz to mam i driftować. Łe, no spoczko. Spoczkowo to lata, powiem wam. No i się przesuwa ładnie. No wiadomo, to ma prawie 1000 koni mechanicznych, więc... No i kurczę, przyczepność też ma, bo przyspiesza mi to całkiem zacnie. Do 140 przyspieszyłem dosłownie w ułamku sekundy, można by rzec. No, jestem zadowolony, powiem wam szczerze. Jestem zadowolony, myślałem, że wyjdzie mi to gorzej. Bo jest to mój taki pierwszy odcinkowy driftowóz w tej grze. No wiadomo, nie robiłem już wcześniej żadnych samochodów tu na odcinkach, jedynie co to na streamach robiliśmy. Tutaj nie. No i dobra. Dojechaliśmy tak w ogóle już do naszego celu. Także będziemy się tutaj wspinać powoli. To taka rozgrzeweczka. Dobra rozgrzeweczka, nie jest zła. Wiadomo, bo jest dobra. Bo strefa driftu zaczyna się tam troszeczkę wyżej, nie? Dwa pierwsze zakręty przejechał znośnie ten nasz samochodzik, świetny. A tutaj przedłużymy. Na całości zrobimy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bardzo dobre ustawienia mam. Oczywiście będziecie mieli te ustawienia udostępnione. No i dobra, jazda, nie? Dobra, pierwszy zakręt za nami, raczej bez problemu. W ogóle ręcznie już piszcie, nie wiem czy wy to słyszycie, ale będę musiał go nasmarować. Oj, dawno tego nie robiłem, albo wcale. Nie, wcale w sumie jeszcze go nie smarowałem. Tutaj tak łagodnie. Gaz w podłogę na chwilę, żeby go obudzić. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zaraz na czwórkę zmienię bieg. Tutaj się nie doczapałem. No cóż, mój błąd. To jest ewidentnie mój błąd. Dobra, come on. Tak, zmieniłem na czwórkę, bo tu jest pod górkę i są strasznie
długie te nasze zakręty, więc fajnie by było je całe zrobić. No tutaj troszeczkę kaleka wyszła. Na czwórkę. Ewentualnie troszkę ciśnienie mogę w oponach zwiększyć lub skrócić biegi. Ale mi się wydaje, że ciśnienie w oponach by tutaj rozwiązało. No i ja jadę też pod górkę, to należy pamiętać, nie? Ale mam tu 1000 koni mechanicznych, więc jak samochód się odpycha, to jest dobrze. Kąt skrętu też ma w porządku. A nie dolecę, muszę kontr. Znaczy kontr, odbitkę muszę zrobić. Dobra, tu też w drugą stronę, cyk, przekładka. I czwóreczka. Ej, mamy szansę na milion. To będzie chyba mój taki wyznacznik, wiecie? Jak mój driftowóz zrobi na tej trasie milion punktów, to jest dobry. Oczywiście też zależy wiele od mojego przejazdu. Pa, uratuję to. Uratował, chłop uratował. Jest koks. Ja już myślałem, że będę wywalony, oczywiście kaplica na całego, nie? Nie mam wciśniętego tutaj gazu do dechy, bo bym przesterował. I czwóreczka, cyk. Dobra, pięknie. Tu na czwórce zostaje? A zostanę sobie, zobaczę. Przejedzie? Przejedzie. Z jednym kopnięciem moim, ale przejechał. Oj, płot. Nie, nie wiem, czy milion wbijemy. Blisko. Oj, blisko. Pewnie dzięki temu, znaczy przez to, że no w pewnym momencie wyprostowałem całkowicie koła i ten drift nie wyszedł jak chciałem. Przez to generalnie nie wbije miliona, ale słuchajcie, no koks się jeździ tym samochodem. Spróbujemy w drugą stronę, tak już rekreacyjnie, bez walki o punkty przejechać sobie. Jest to specyficzny samochód, trzeba się nauczyć nim jeździć, bo zdecydowanie czasami odmawia posłuszeństwa, ale jeżeli przysłowiowo dobrze dupką się zarzuci, no to na pewno odwdzięczy wam się fajnym przejazdem. Kopnięcie ze sprzęgła też lubi. No to zdecydowanie na czwórce chyba nie powinienem zaczynać. Tak, bardziej na trójce. Ja się boję czasami na trójce zjeżdżać, bo no to jest dość krótki bieg, czwórka już jest długa. No ale za to stabilny jest bardzo, to trzeba mu przyznać. Jest stabilny, nie emocjonalnie. Pamiętać należy i rozgraniczać te dwie rzeczy. Ale jak już się właśnie napędzimy, no to na tą czwórkę mogę wbić. Uwaga. O, na przykład tutaj. No tu mamy takie troszkę lżejsze zakręty. Mniej ostre. Taki slalom, nie? No i plus zjeżdżam z górki. O. No i tutaj już na trójce mogę jechać na spokojnie. Tu jeszcze jedną przekładkę zrobimy. No i dobra. Ja uważam, że ten samochód mi wyszedł. Chciałem poprawić jego dźwięk, ale niestety twórcy nie dali tutaj możliwości władowania do niego silnika z E36 M3, no które w tej grze brzmi dobrze. No bo to nie brzmi jak E46 M3. E46 M3 brzmi no zupełnie inaczej. I z tym się myślę zgodzicie. No bo kurde, kto nie słyszał E46? No, sześciocylindrowe, rzędowe sześciocylindrowe serduszko bardzo ładnie może brzmieć, a tutaj brzmi sztucznie. Tak mega sztucznie. Jak naprawdę Forza Horizon 5 się postarała z dźwiękami tak ogólnie, no to brzmi słabo. Przyznacie mi rację, to bez dwóch zdań na pewno. No bo nie oddaje, samochód dźwięku nie oddaje z reala, to zdecydowanie. I w ogóle backup, bo
teraz nie mam walki na punkty. Aj, tu mogłem dojechać już do końca na jednym. Aj, nie mam walki na punkty, a chyba mi idzie lepiej niż poprzednio. Zwolnimy. Tu szeroko. Zahamujmy się. O, no i lajcik. No nie, miliona tutaj raczej też nie zrobię. Raczej nie ma na to szans. Nie, no tu tutaj będzie porównywalny wynik. Lepszy oczywiście, ale do miliona nadal brakuje. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oczywiście, dajcie znać, jakie autka chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach naszych filmów z Forza Horizon 5 oczywiście. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. Pamiętajcie, że ja obecnie nie jestem w Poznaniu, jestem na urlopie, mam tygodniowy urlop, no i filmy nagrywałem z wyprzedzeniem, także dlatego streamów nie ma. Stream będzie w sobotę 22, to jest bodaj, tak, 22 stycznia, także stay tuned, trzymajcie się, pa pa!